Klubowe Mistrzostwa Karate z okazji Dni Szanów odbyły się już po raz 12. Impreza od lat przyciąga sympatyków sportów walki, a także daje szansę wielu zawodnikom debiutu podczas takiej imprezy. W tym roku wystartowała tu blisko setka karateków w wieku od 5 do 14 lat, prezentując jedną z najstarszych odmian karate. My akurat ćwiczymy karate Kyokushin. To jest jedno z najstarszych odłamów karate. To jest to pierwsze takie karate, które w ogóle weszło do Polski i w ogóle na świat. Przez kilka godzin na matach rozłożonych w hali młodzi zawodnicy z Chrzanowa, ale także zaproszonych klubów z Katowic i Częstochowy walczyli o zwycięstwo. Emocje były ogromne. Są zawodnicy, którzy dopiero zaczęli ćwiczyć, więc emocjonalnie inaczej do tego podchodzą. I oni się stresują, boją się, płaczą, ale mówię, no ten charakter trzeba wyrobić u tych dzieci, żeby one były normalne, naturalne, żeby wiedziały, czego chcą w życiu. Najmłodsi zawodnicy dzisiaj? No, będziemy mieli puchar dla najmłodszej zawodniczki, to jest 5 lat. Podczas zawodów liczyły się nie tylko dobrze rozgrywane walki, ale także bezpieczeństwo zawodników, którzy występowali choćby w ochronnych kaskach. Wszystkich przez cały czas trwania walk dopingowali rodzice i goście, którzy przyszli zobaczyć, co dzieje się na matach. Jak się okazuje, całkiem dobrze podczas tego turnieju radzili sobie gospodarze. Bardzo dobrze. Powiem szczerze, że no, dużo medali będziemy mieli, choć Libiąż jest dobry, Częstochowa jest też bardzo dobra. Choć te mistrzostwa klubowe nie liczą się do klasyfikacji, to i tak emocji i ostrej rywalizacji nie brakowało. Najlepsi mogli liczyć na nagrody. No, na puchary, medale. A potem wiadomo, że wyższej rangi zawody, czy to Mistrzostwa Śląska, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Puchar Europy. Zresztą 2 tygodnie temu wróciliśmy z Pucharu Europy, z Mistrzostw Europy. We Francji byliśmy w Lyonie i nasza zawodniczka zdobyła srebrny medal. Mistrzostwa zorganizował Chrzanowski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki.